Tak, prosta rzecz jak zwykła buchalteria. Ile jest tych neuronów, czy one wymierają? To nie jest sprawa tak trywialna i sprawiała wiele kłopotów uczonym przez wiele lat, prowadząc dalej do różnych komplikacji w badaniach. Tak powszechnie w społeczeństwie na temat mózgu, starzenia, liczby neuronów funkcjonuje szereg twierdzeń. Drobna taka różnica jak to, że mózg ludzi młodych ma mniej mieliny, jest bardziej uwodniony, po włożeniu do formaliny kurczy się bardziej, a ludzi starszych trochę mniej. Już tylko to mogło wprowadzić ogromne zaburzenia w pomiarach. A pierwotnie jeszcze cała technika polegała na tym, że badano gęstość komórek w pewnym obszarze. Nie ich liczbę, nie wyliczano nawet, tylko na tym skrawku, w tym obszarze jest gęstość jest taka, w tamtym taka. To do niczego w ogóle nie prowadziło. Zliczanie obiektów na przekroju skrawków było trochę lepsze. Poprawki okazały się czasami mylące. Dopiero metody stereometryczne, metoda Cavalieri, która bardzo obiektywnie ocenia powierzchnię, na której liczymy i grubość następnie możemy zmierzyć, a więc mamy objętość, w jakiej liczymy. I tak zwany disektor, który wprowadza niezaburzone, przypadkowe pomiary gęstości w różnych miejscach, co spowodowało, że możliwe jest wypracowanie taktyki pomiarów. Takiej na przykład, że po zgromadzeniu skrawków z całego mózgu, a może ich być no, na przykład około 1000, jeżeli chodzi o mózg człowieka, jak się kroi w odpowiednich odstępach i próbkuje, wybiera się odpowiednie skrawki i na tych skrawkach znowu typuje miejsca, w których należy tą gęstość zliczać. I wtedy po takim procesie jakby strategii, wypracowania strategii liczenia, dokonuje się około 400 pomiarów i na tej podstawie możemy ocenić liczbę neuronów w całym mózgu. Mimo tego zmienność i kształtu neuronów, i liczby neuronów w mózgu dalej daje o sobie znać, mianowicie tak, że tych metod stereometrycznych jest kilka, wszystkie uznawane za obiektywne. Materiał dokładnie zebrany z jednej niedużej struktury poddano kiedyś ocenie kilkoma metodami, różnice były do 30%. Ciągle jeszcze. Ciągle ta zmienność układu nerwowego i komplikacja jego kształtów daje o sobie znać tym, że potrzeba dużych prób, żeby ocenić, jakie są realne wartości. I tu widzimy historię zliczania tych neuronów w całym mózgu i w korze nowej oceny. Otóż jeszcze w końcu XIX wieku uważano, że mamy około miliarda neuronów w całym mózgu, czy 2 miliardy, a miliard w korze nowej. Te dane systematycznie były podwyższane, chociaż tutaj właśnie te poprawki jakby zaburzyły ten ciąg, ale teraz, kiedy weszły metody obiektywne, stereometryczne, przyjmuje się, że 25 miliardów plus minus kilka miliardów jest tylko w korze nowej, a w całym mózgu jest między 150 a 200 miliardów neuronów. To jest niewyobrażalna liczba. O dziwo okazało się, że największe przewartościowanie trzeba było zrobić w ocenie populacji komórek tak zwanych granularnych muszczku. To są maleńkie komórki, których jest szalona masa. I o nich sądzono, że ich jest kilka miliardów. Okazało się, że ich jest około 100 miliardów. To są, proszę zwrócić uwagę, że w trakcie jakby
stuletniej historii badań podwyższono ocenę liczebności komórek w mózgu człowieka o 2 rzędy wielkości. To jest rzecz niesłychana, jak dalece mylono się w dawnych poglądach. Proszę zapamiętać, że jeszcze w latach 50., a tu nawet do 80., ocena liczby komórek w korze to było 5, 6 czy 7 miliardów i w całości mózgu 10-15 miliardów. No więc zgodnie z tym, jaki stan wiedzy był w owym czasie, ale nie tylko, szereg autorów raz stwierdzało, że te komórki w mózgu wymierają, inni, że zupełnie nie. I tu widzimy długi ciąg ten dyskusyjny. Ludzi, którzy właściwie równolegle stwierdzali, wymierają, wcale nie wymierają. Ja nic nie widzę, ja uważam, że wymierają. Była bardzo długa i rozległa dyskusja na ten temat, aż do właśnie wprowadzenia metod stereologicznych. Wtedy 7 różnych autorów naraz w ciągu kilku lat stwierdziło, że w ciągu życia nie widzą żadnego, czy bardzo minimalny, czy nieznaczący ubytek liczby neuronów w mózgu. Jedna metoda stwierdziła, że jest pewien ubytek, ale był to ubytek 10-procentowy. Zważając, że te metody jednak mają swoje błędy, no to można myśleć 10%, być może tak jest, a być może to jest błąd. A nawet jeżeli tak to jest prawda, to jest to wobec dwukrotnej zmienności w populacji wydaje się fakt mało znaczący. To, zwracam uwagę, jest ubytek w ciągu całego życia, do późnych lat 80. Oprócz tego, że stwierdzono właściwie brak całkowitego ubytku neuronów, badano poszczególne obszary kory. I tutaj również w szeregu przypadków, koncentruje się na poszczególnych obszarach kory, nie stwierdzono takich ubytków. Jeżeli chodzi o hipokamp, to nawet stereometrycznie dość różne wyniki ci sami autorzy potrafią podawać w różnych pracach, ale tutaj jest taki przypadek kory somatosensorycznej u szczurów. Tam mianowicie reprezentacja wąsów jest tak ukształtowana, że bardzo takie wyraźne baryłki tworzą reprezentację poszczególnych wąsów. W związku z tym je można zidentyfikować i można bardzo jasno określić, która jest która. Badano, ile jest neuronów takiej reprezentacji u szczurów w różnym wieku. Okazało się, że w ciągu całego życia ta liczba się nie zmienia. Jest szereg dowodów wobec tego, że nie ma niczego takiego jak powszechny, naturalny trend spadkowy. Myśmy badali taki szczególny przypadek ryjówek z rodzaju Sorex, u których wielkość mózgu oscyluje sezonowo. Zarówno zmniejszenia się tego mózgu, jak i powiększenie następnie nie jest związane ani z wymieraniem neuronów, ani z dodawaniem nowym. Ta liczba, pomimo że następują tak duże oscylacje, też jest stała. To jest jeszcze jeden dowód na to, że wielkie zmiany w mózgu nie muszą być oparte o zmianę liczby neuronów. Kilka struktur jest podejrzanych o to, że komórki tam wymierają. Nie ma takiego wymierania, jeżeli chodzi o tą największą populację, komórki granularne móżdżku. Natomiast te ogromne neurony Purkiniego, które tam były widoczne na rycinie, być może wymierają. Tu dane są dość sprzeczne, jest pewien trend spadkowy, nie wszyscy autorzy to widzą, ale jeszcze nie jest jasne. Natomiast takie struktury jak istota czarna, to jest bardzo ważna dopaminergiczna struktura. Jej degeneracja powoduje dyskoordynacje ruchowe, zaburzenia. Wydaje się, ale tylko z jednego badania, że ubywa w niej 1% komórek rocznie. To jest znaczący ubytek.
U makaka 2% rocznie, no ale makak ma krótszy okres życia, więc ten rok makaka to odpowiada mniej więcej właśnie 3 latom życia człowieka. U szczura i myszy takiego wymierania nie zobaczono, więc jak widzimy, sprawa jest niejasna, ale być może. Jak mówiliśmy, być może neurony Purkiniego i prawdopodobnie małe neurony u człowieka, małe motoneurony. Otóż wszystkie te trzy struktury, istota czarna, móżdżek, małe motoneurony są związane z produkowaniem koordynacji ruchowej. W związku z tym być może nie poziom mentalny, ale poziom jakby sprawności ruchowej być może, zgodnie z obecnym naszym stanem wiedzy, jednak zależy od tego, że w trakcie życia te komórki wymierają, te neurony. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiemy dokładnie. To musi być dopiero zbadane. Także komórki zwojowe siatkówki, które są kluczowe dla naszego widzenia, wydaje się, że mogą w pewnym stopniu wymierać. Zachodzi pytanie. Jeżeli w dorosłym życiu wymierają, to głównie z przyczyn patologicznych, to jakie jest prawdopodobieństwo, że całkowicie obejdziemy te czynniki patologiczne, że nie natkniemy się na żaden z nich w ciągu życia? Czy normą jest właśnie to, że nie doznamy żadnych patologicznych wpływów? To jest dość ryzykowne twierdzenie, bo wydaje się, że bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym, niewątpliwie z przyczyn patologicznych, ale na przykład okolica CA1 hipokampa i kora entorinalna, to są struktury bardzo silnie związane z pamięcią, jak już wspomniałem, są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, na alkohol, na silnie są zaburzone, czy spada liczba ich neuronów w chorobie Alzheimera. Kora nowa jest wrażliwa na takie czynniki, które uszkadzają DNA, więc na przykład wolne rodniki. Komórki Purkiniego w chorobie Parkinsona, w alkoholizmie są bardzo silnie, mogą być uszkodzone. Tak więc jest ta strefa szara, to znaczy czynników, których trudno uniknąć, które nie są absolutnie fizjologiczne. To są czynniki patologiczne, ale których całkowicie uniknąć trudno. I one mogą jednak wpływać na liczbę neuronów w naszym mózgu, to znaczy ją zmniejszać. I przejdźmy teraz do pewnych wniosków. Jak już mówiłem, najwięcej neuronów, około połowy, umiera wcale nie w przeciągu naszego życia, tylko we wczesnym rozwoju. I jest to proces absolutnie fizjologiczny. Po zakończeniu rozwoju układu nerwowego, śmierć neuronów w większości przypadków nie jest żadną koniecznością fizjologiczną. Mózgi bardzo starych osób mogą mieć prawie taką samą liczbę neuronów, jakie miały w młodości. Co jest dla nas dobrą wiadomością. To znaczy ta baza naszego funkcjonowania, pula neuronalna, nam nie musi ginąć. Teraz wróćmy na chwilę do tego twierdzenia, że nam 20 tysięcy czy 30 tysięcy komórek na dzień umiera. Otóż ja usiłowałem dojść, skąd się wzięło to twierdzenie i ono gdzieś tam przewija się właśnie od początku lat 60. chyba, kiedy uważano po pierwsze, że mamy 5 miliardów komórek, a nie 150 czy 200 miliardów, a po drugie, że wtedy przewaga tej teorii głoszącej, że neurony wymierają, była bardzo silna i było bardzo jasno powiedziane, że mniej więcej połowa ich wymiera w ciągu życia. Jak wziąć za podstawę 5 miliardów i założyć, że mniej więcej połowa z nich w ciągu 80 lat, powiedzmy, powinna wymrzeć, to dochodzimy do tego, że dziennie ma wymrzeć 26. To jest taka typowa intrapolacja, nikt tego nie sprawdził, tylko z różnych założeń to wyniknęło. Jak potem stopniowo podnoszono tą liczbę neuronów, która istnieje w mózgu, 5, 15, 25, 150 czy 200 miliardów, jak teraz myślimy, to tamta dana nigdy nie została zweryfikowana.
Wobec tego, tak jak wtedy ona prowadziła wymieranie w takim tempie, przy takiej liczbie, prowadziłoby do ubytku 50%, to teraz, gdy mówimy o wymieraniu 30 tysięcy neuronów w mózgu dziennie, to mówimy o wymieraniu rzędu 0,5% w skali życia. Więc, proszę Państwa, być może umiera u nas tyle neuronów, ale po pierwsze, nie jesteśmy tego w żaden sposób stwierdzić dostępnymi metodami, a po drugie, jak tyle umiera, to nie ma żadnych powodów do zmartwienia. 0,5% spokojnie możemy sobie odpuścić. Są różne fazy rozwojowe Ramona i Cajala, owego noblisty, i takie ogólne stwierdzenie, że we wszystkich tych fazach miał prawdopodobnie tą samą liczbę neuronów w mózgu. Jak mówiłem, w tych kilku strukturach wydaje się, że coś się jednak z upływem czasu dzieje i nie są one bez znaczenia. Nie wiemy jeszcze dobrze, jak zapobiec temu wymieraniu w tych paru strukturach. Główna sprawa to jest wymieranie z powodów działania czynników patogennych, takich jak niedotlenienie, często funkcjonalne. No, to, że na przykład chrapiemy w trakcie snu, może oznaczać cykle niedotlenienia, które już się mogą odbić na tym, jak funkcjonuje mózg. Niedokrwienie z powodu zatorów naczyń mózgowych, urazy mechaniczne. Wszystkie badania teraz zaczynają dowodzić, że sposób wymierania, to gdzie wymiera, ile wymiera w chorobie Alzheimera, to jest zupełnie co innego niż w takich normalnych, nawet ciężkich warunkach dla mózgu, oczywiście ciężkich warunkach, w jakich normalny organizm funkcjonuje. A więc to jest choroba, a nie normalny stan w starości. Nawet jednak w tych stanach chorobowych nie zawsze występuje korelacja między tym, co widzimy w obrazie liczby neuronów, i tym, jakie były dysfunkcje rzeczywiste u żyjącego jeszcze osobnika. Mózg ma niesłychaną plastyczność, może kompensować wiele rzeczy. Także niektóre ubytki są niezauważalne, jeżeli patrzymy na funkcje. To jest dla nas dobra wiadomość. Jednym z takich przykładów jest właśnie choroba Alzheimera. Tam liczba neuronów w korze asocjacyjnej spada znacznie wcześniej niż pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia. To samo w AIDS. Mogą być osoby, które prawie nie mają uszkodzeń w mózgu i mają ogromne dysfunkcje, i odwrotnie, z bardzo dużymi uszkodzeniami i niewielkim stopniem dysfunkcji. Jednym natomiast z niedocenianych czynników w starzeniu się jest wymieranie jednego z rodzajów gleju, oligodendrocytów. To są komórki glejowe, które tworzą warstwę izolacji wokół nerwów, dzięki której nasze nerwy przewodzą wielokrotnie szybciej, niż gdyby nie miały tych takich fragmentarycznych izolacji. Śmierć tych oligodendrocytów prowadzi do tak zwanej do ognisk demilinizacyjnych. Jeżeli tak jest, szybkość przekazywania impulsów nerwowych bardzo się spowalnia. W tym miejscu właśnie, a w innym, którym nie ma takiego objawu, bo to jest czasami ogniskowe, szybkość jest normalna. W związku z tym następuje szalona dyskoordynacja przekazywania tych sygnałów. Jedne idą wolniej, drugie szybciej, nie trafiają na siebie. To wszystko prowadzi do pewnej dezintegracji percepcji, myślenia. To właśnie, a nie wymieranie neuronów. To jest dla nas zła wiadomość, bo wydaje się, że te oligodendrocyty rzeczywiście wymierają. Dobra jest taka, że wydaje się, że w przyszłości będzie je jednak łatwiej uzupełnić niż neurony. One mają dużo prostszą budowę, potrafią wędrować jako takie młode komórki. Być może kiedyś nauczymy się takie uszkodzenia naprawiać. To, co naprawdę
upośledza funkcję, to jest atrofia. To znaczy neuron jest, nie wymarł. Natomiast jest w takim środowisku, że, które upośledza jego funkcję, powoduje, że zmniejsza się liczba tych wypustek dendrytów, że połączenia nie są funkcjonalne, że właśnie koordynacja między neuronami zawodzi, że metabolizm tego neuronu nie jest taki, jak być powinien. I to właśnie jest dużo większym czynnikiem uszkadzającym funkcję niż sama śmierć neuronów. Taka dysfunkcja jest teoretycznie odwracalna, a na pewno może być spowolniona. Jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów jest aktywność umysłowa. Wszystkie badania pokazują, że ludzie, którzy są bardzo aktywni umysłowo, mają o wiele mniejsze dysfunkcje układu nerwowego niż ludzie, którzy przez całe życie odpoczywali umysłowo, krótko mówiąc. No i jeszcze takie przesłanie na koniec, że proszę Państwa, naukowcy nie są nieomylni, a postęp naszej wiedzy wymaga często bardzo wielu rewizji poprzednich ustaleń. Jednak ta wiedza, którą nauka gromadzi, jest bezcenna. Nie sposób zdobyć w inny sposób. Chodzi o proces naukowy, w którym stawia się hipotezy, weryfikuje je, odrzuca w sposób rygorystyczny pewne fakty, inne przyjmuje. I tak wiele z tych faktów będzie błędnych, bo jak pamiętamy, to, co jest faktem naukowym, to jest to, co jest prawdopodobnie faktem z dokładnością 5%, to znaczy raz na 20 razy z przyczyn niezależnych naukowiec ma prawo się pomylić, bo taki był układ faktów, którymi operował. Ale w dalszym procesie, jak widzieliśmy w wielokrotnej weryfikacji, te błędy zostają stopniowo skorygowane i w ten sposób w ciągu 150 lat dowiedzieliśmy się o mózgu właściwie prawie wszystko, co wiemy. 150 lat temu wiedzieliśmy tyle, co starożytni Grecy o mózgu, czyli prawie nic. Reszty udało się dowiedzieć właśnie w rygorystycznych doświadczeniach. A obecnie każdego roku dowiadujemy się, jak myślę, więcej niż poprzednio przez dziesięciolecia. Dzięki nowym metodom opracowanym w tym czasie. I tym chciałbym zakończyć i podziękować Państwu za uwagę.